W pewnym królestwie żył sobie król, który miał trzech synów. Jego najstarszy syn był dobrze zbudowany, był wysportowany, był bardzo silny i kochały się w nim najpiękniejsze dziewczyny z królestwa. Drugi syn był bardzo inteligentny, bardzo mądry i wydawało się, że będzie kiedyś wielkim uczonym. Trzeci syn nie miał zbyt wiele talentów i w związku z tym, że był najmłodszy, to często jego bracia robili mu żarty, śmiali się z niego, no i nie był zbytnio szanowany przez wszystkich innych, bo wydawał się taki po prostu nijaki. Ojciec bardzo kochał wszystkich trzech swoich synów, żadnego nigdy nie faworyzował i kiedy już zbliżał się kres jego życia, miał ogromny problem, żeby zdecydować, któremu z nich przekazać swoje królestwo. Dlatego poprosił ich, aby dokonali czegoś niezwykłego. O co chodziło? Otóż w dalekiej krainie na północy ponoć był zielony, bardzo wyjątkowy szmaragd. Ojciec ogłosił, że ten z synów, który przyniesie mu ten szmaragd, będzie jego następcą. Żeby im pomóc, powiedział, ma dla nich trzy specjalne prezenty, mogą wybrać, który chcą wziąć. Jednym prezentem była zbroja z mieczem. Jak powiedział ojciec, to taki oręż i taka zbroja, dzięki którym ten, kto to będzie miał, będzie niepokonany. Drugim był worek pieniędzy. Ojciec powiedział, że jest to bardzo wyjątkowy worek pieniędzy, dlatego że ten, kto go będzie miał, nigdy mu niczego nie zabraknie. Trzeci prezent to była muszla, ogromna morska muszla, w której, jak powiedział ojciec, są jego słowa. Wszystkie słowa, które wypowiedział od urodzin swoich synów aż do dzisiaj i można ich tam nieustannie słuchać. Oczywiście najstarszy syn natychmiast rzucił się na zbroję i miecz, ten średni wziął mieszek pieniędzy, ten najmłodszy, jako że nie zdążył, wziął po prostu muszlę. Wyruszyli wszyscy trzej na poszukiwanie zielonego szmaragdu. Okazało się, że po drodze czekają ich trzy bardzo niebezpieczne przeszkody. Pierwszą okazała się puszcza, w której były, grasowały szajki zbójców, którym przewodził jeden herszt, bardzo niebezpieczny, przez wszystkich nielubiany, bardzo ponoć okrutny, taki, który nikogo żywego nie przepuszczał przez ten las. Kiedy najstarszy syn natknął się na pierwszą bandę zbójców, oczywiście rozpoczął z nimi walkę, ale jako że byli bardzo mocnymi przeciwnikami, walka trwała i trwała i nikt nie mógł jej wygrać. Drugi syn, który miał mieszek pieniędzy, chciał przekupić tę bandę, którą spotkał, ale ciągle się targowali i nie mogli dojść do żadnego konsensusu. W końcu ten najmłodszy dotarł, nie wiedział co zrobić, więc przyłożył muszlę do ucha i usłyszał: synu, najważniejsze to mówić ludziom dobre słowa, to mówić ludziom, że są piękni i niezwykli. Najmłodszy syn więc poszedł do herszta tej bandy bezpośrednio, stanął cały drżący i powiedział: słyszałem, że jesteś kimś bardzo wielkim, kimś bardzo szanowanym, że ludzie podobno tak cię szanują, że aż się ciebie boją. I chciałbym cię prosić o jedną rzecz. Otóż chciałbym cię prosić, żebyś mnie i moich braci przepuścił, bo na pewno jesteś bardzo szlachetnym człowiekiem. Tenże herszt bandy nigdy nie słyszał, żeby ktoś do niego mówił z takim szacunkiem i też nigdy go nikt o nic nie prosił. Pewnie dlatego zawsze z wszystkimi walczył, bo nikt go nigdy o nic nie prosił. Kiedy tę prośbę usłyszał, przepuścił wszystkich trzech braci. Kiedy po przejściu puszczy położyli się wszyscy trzej bracia spać, najmłodszy syn wziął muszlę i posłuchał wieczorem, a tam było powiedziane przez jego ojca: synu, zawsze warto rano wstawać, kto rano wstaje, temu Pan Bóg daje. Dwaj starsi bracia, zmęczeni tą przeprawą przez puszczę, spali jeszcze, kiedy z samego świtu młodszy wstał i poszedł dalej. Jak się okazało, drugą przeszkodą było wielkie jezioro, które rano było jeszcze zamarznięte. Dlatego zdążył przejść. Bracia starsi, którzy wstali dużo później, niestety musieli je obchodzić dookoła i zajęło im to bardzo dużo czasu. Przy trzeciej przeszkodzie, do której pierwszy dotarł najmłodszy syn, okazało się, że są to wielkie bagna, które bardzo trudno było przejść. Szedł tam pierwszy, chociaż bardzo powoli, i patrzył, jak z tyłu idą jego bracia, ale zobaczył, że mają ogromny kłopot, dlatego że jednemu bardzo przeszkadzała zbroja i ten oręż, który nosił, zaczęło go to wciągać
w odmęty bagna. Z kolei drugi brat, który miał pieniądze, zaczął je gubić po drodze i nieustannie zatrzymywał się, żeby je zbierać. Najmłodszy, chociaż szedł bardzo powoli, to słuchał nieustannie muszli, a w tej muszli były słowa o cierpliwości, o wytrwałości i o tym, że jego ojciec w niego wierzy, że on sobie poradzi. Zmazałem więc z ogromnym trudem, ale doszedł pierwszy do północnej krainy i doszedł pierwszy do cudownego zielonego szmaragdu. Kiedy tam podszedł, wziął muszlę do ucha i usłyszał: synu, zawsze w ciebie wierzyłem i cokolwiek by się wydarzyło, czy zdobędziesz szmaragd, czy nie, to i tak cię kocham. Syn wzniósł oczy do góry i powiedział: ojcze, dziękuję ci za wszystkie twoje słowa. Kocham cię. Dzisiaj długa bardzo ta opowieść, ale myślę, że bardzo, bardzo piękna. Jaki jest twój skarb? W czym pokładasz nadzieję i siłę? W sile, w zbroi, w orężu, w mądrości, w bogactwie, w rzeczach z tego świata? Czy też może masz muszlę, a mamy taką muszlę, gdzie słychać nieustannie słowa naszego Ojca? Czytasz te muszle?